Powieść Nie ocieraj łez bez rękawiczek zaczyna się około 1970 roku. Jaka była wówczas Szwecja? Czy był to zupełnie inny kraj niż dzisiaj? Oczywiście, że tak. Nigdy nie ocieraj łez bez rękawiczek. Rozgrywa się przede wszystkim w latach 80., w okresie epidemii AIDS w Europie. Kraj bardzo się od tego czasu zmienił. Kiedy w 1985 roku pisałem pierwszą powieść, jestem potwornie stary, również podejmowałem w niej temat gejowski. Back in 1985, when I wrote my first novel, The Passion Play it was called, it also had like a gay theme, and the biggest Swedish największy magazyn w Szwecji, Expressen, napisał wówczas, że autor tej powieści wzbudza w czytelników wstręt, że jest odpychający. Nikogo to nie oburzyło. To był akceptowany przez wszystkich sposób traktowania homoseksualistów. Można było powiedzieć, że są odrażający. Dokładnie. Pojechaliśmy później z moim mężem do Ikei. Macie może Ikea w Polsce? Tak, wszędzie jest Ikea. Kiedy w latach 80. jeździłem do Ikei z moim wówczas jeszcze chłopakiem, Markiem, żeby kupić półkę na książki Billy, to wszyscy byli oburzeni. Pewien mężczyzna zaatakował nas nawet z nożem w ręku. Kiedy wezwano policję, ta wcale nas nie broniła. Policjanci bronili tego człowieka, mówiąc: chłopcy, musicie to zrozumieć. To, że musi was oglądać, jest dla niego obrzydliwe. Policja nie chciała przyjąć naszych zeznań. Pewnego razu zastaliśmy w apartamencie skutego kajdankami człowieka, którego zatrudniliśmy do urządzenia mieszkania. W sypialni ktoś napisał na ścianie: brudne pedały. Nie widzieliśmy w tym nic strasznego, bo zawsze nas traktowano w ten sposób. Nie wiedzieliśmy, że możemy być traktowani w sposób inny. Różnica między Szwecją w tamtych czasach a Szwecją dziś jest więc ogromna. Dziś jestem względnie szanowany i mogę łatwo dostrzec te różnice. Gdy spoglądam wstecz, zastanawiam się, jak mogło to wyglądać w ten sposób wcześniej. Trzeba też pamiętać o tym, jak młodzi wtedy byliśmy. Kiedy jesteś młody, kiedy masz 18-19 lat, trochę jak pan, ale pan ma chyba ze 22. Nie, 29. Jest pan taki młody. My byliśmy wówczas młodzi i zastanawialiśmy się, kim tak naprawdę jesteśmy i jak mamy żyć. Szukaliśmy miłości i kogoś, kto tę miłość odwzajemni. Próbowaliśmy przekroczyć pewien próg, wykonać wielki krok ku wolności. Like world history, we were trying, you know, to take this first stumbling steps towards freedom. Wypowiedzieć swoje racje, stanąć i powiedzieć, że bycie gejem jest okej. Jak w tej piosence, sing if you are glad to be a gay. Just when we did that, the first, the most beautiful of us amongst us. A kiedy już udało nam się to dokonać, najpiękniejsi z nas zaczęli nagle tracić na wadze, zaczęli chorować i umierać. Większość szwedzkich gazet określało tę sytuację mianem plagi pedałów. Pisano, że to kara, którą spuścił na nas Bóg i że jesteśmy sami sobie winni. A geje to wręcz mordercy, którzy szerzą AIDS. Nie mogliśmy nic na to odpowiedzieć, bo zawsze nas traktowano w ten sposób. Oczywiście od tamtej pory zaszły ogromne zmiany.
Rasmus, jeden z głównych bohaterów powieści, to ktoś wykluczony, outsider, pieprzony pedał, jakby miał na ramieniu szkarłatną literę. W jednej ze symbolicznych scen powieści zauważa wraz z rodzicami białego łosia. Życie Rasmusa przypomina egzystencję łosia, ponieważ wielu ludzi sądzi, że biały łoś to coś, co nie ma prawa istnieć. Dziś nie rozmawia się o tym, czy Żydzi powinni istnieć, czy też powinno się ich wytępić. Miejmy nadzieję, że to już nie wróci. Ale rozmawia się za to o tym, jakim zwierzętom należy pozwolić istnieć. Jak mieszać psy z kotami. Ale to zaledwie kilka stron w całej powieści na przestrzeni trzech części i tysiąca stron, a zatem nie stanowi to ważnego tematu całości. Ale biały łoś naprawdę istnieje. Ale to dość ważny temat tej pierwszej części. Mój ojciec dorastał w tej części Szwecji i słyszał coś o białych łosiach. Natomiast mój dziadek ustrzelił jednego. Był myśliwym, ale to było dawno, zanim się urodziłem. Rasmus zakochuje się w jednym ze świadków Jehowy, Benjaminie. Opisał pan bardzo dokładnie społeczność świadków Jehowy, w szczególności to, jak miłość wiąże się tam ściśle z nadzorem. Zastanawiam się, skąd pan czerpał wiedzę na ten temat. Znał pan kogoś takiego jak Benjamin? Tak, ale przede wszystkim wnikliwie zbierałem informacje. Przeprowadziłem również wiele wywiadów z ludźmi, którzy porzucili Kościół. Wszystko w tej powieści jest oparte na prawdziwych historiach. Nic nie jest tu zmyślone. Wszystko wydarzyło się naprawdę. To either friends of mine or of stories I've heard or interviewed people. Czy pan również pojawia się na kartach powieści? Pardon? Do you appear in the novel or no? As a character? Przypominam trochę Rasmusa, który zakochuje się w Benjaminie, choć wiele nas różni, bo ja wciąż żyję, a jak wiadomo, on umiera. Mógłbym powiedzieć, że jestem połączeniem Rasmusa i innego bohatera. Chyba najbardziej w całej historii fajnego Paula, który jest skrajnie przesadny w swoim zachowaniu, ekstrawagancki i puszczalski. Jedną z rzeczy, które najbardziej lubi w byciu gejem, jest to, że może być prawdziwą suką. W 1979 roku homoseksualizm wciąż był uznawany w Szwecji za chorobę. Jak zaczęło się to zmieniać? Właściwie nie można mówić o ruchu LGBT, bo to słowo wtedy nie istniało. Więc to książka o ruchu na rzecz gejów. Po prostu zajmowaliśmy różne budynki. To było bezpośrednie działanie, coś w rodzaju akcji politycznej. Wtedy zrozumiałem, że każda wolność opiera się na walce o swoje racje, że trzeba o nią walczyć. Wie pan, ile osób przyszło na pierwszą paradę gejowską w Szwecji? 11. A teraz przychodzi na nie 500 000 dumnych ludzi. Podobnie było w Polsce. Kiedy udzielałem wywiadu w Warszawie przed 10 laty, wszyscy reagowali z przerażeniem na hasło gej.
Jakby chodziło o jakiegoś skazańca. To było w czasie, kiedy zmarł Jan Paweł II i odczuwało się wybitnie konserwatywne nastroje katolickie waszego kraju. Ale teraz, kiedy wróciłem tutaj po dekadzie, w paradzie wzięło udział około 8 tysięcy osób. W Szwecji nastąpiła niesamowita zmiana. W Polsce dzieje się podobnie. Nawet jeśli trzeba walczyć z najbardziej konserwatywnymi siłami, takimi jak Kościół katolicki. Ale zanim nadeszły lata 80., ruch gejowski, jeśli w ogóle coś takiego w Szwecji wówczas istniało, musiał działać w ukryciu. Można by to nazwać czymś w rodzaju konspiracji, ponieważ geje mieli wtedy swoje miejsca, publiczne toalety, jedną, dwie knajpy. W szczególności dla nastolatków takich jak ja, nie mieliśmy gdzie się podziać. Mogliśmy wybierać między szukaniem miłości w publicznych toaletach, parkach, albo wcielaniem się w rolę prostytutki. Przerobiłem to wszystko. Kiedy miałem 15 lat, sprzedałem moje ciało starszemu mężczyźnie, a teraz jestem ojcem dwójki dzieci. Mój starszy syn ma 12 lat i trudno mi sobie wyobrazić, żeby musiał przechodzić przez to wszystko, przez co ja musiałem przejść. To by mnie wykończyło. Myślę, że prawdziwie denerwujący jest fakt, że istnieje społeczeństwo, które zmusza młodych ludzi do szukania takich rozwiązań. Nie oferuje im możliwości, by inaczej wyrażać swoje uczucia i seksualność. And therefore, for instance, if you come to Poland again, you really have to. There will come a day. Pewnego dnia Kościół katolicki zda sobie sprawę z tego, co robił, i będzie musiał za to przeprosić. They have to apologize for what they've done. And it won't be now. Nie stanie się to teraz, ale pewnego dnia na pewno tak będzie. A dlaczego? Dlatego, że miłość zwycięża wszystko. To my mamy rację, a nie Kościół. Jeszcze tego nie rozumieją, ale to kwestia czasu. Czy trudno było panu zrobić coming out? Nigdy nie ukrywałem swojej orientacji. Jakbym urodził się z tęczową flagą w ręce. Więc dla pana nigdy nie stanowiło to problemu takiego, jak dla postaci z pana powieści? Nie, osobiście nie miałem z tym problemu. Jestem największym gejem w historii. I'm the queerest person ever. But of course, I did. Oczywiście sporo płakałem, zanim powiedziałem o wszystkim mojej mamie. Miałem 15 lat i obawiałem się, że gdy jej powiem, już nigdy więcej nie będę miał matki. To przydarzyło się wielu ludziom, co zresztą odzwierciedliłem w swojej powieści. Czasem bycie gejem oznacza konieczność rozłąki z rodziną. Also the truth about being gay, that sometimes me being gay and being gay is meaning that you will have to leave your family, that your mother and father will. Matka i ojciec odwracają się od ciebie. To jest oczywiście w pewnym stopniu tragiczne. That's part of a tragedy, of course. And ale panu to się nie przytrafiło. Nie, nie, mnie nie. Jednak zdarzyło się wielu innym ludziom. Kiedy Benjamin robi coming out przed rodzicami, odwiedzają go kilka dni później.
Dają mu kwiaty, ciasto i kawę. Jedzą w milczeniu. Sytuacja jest bardzo dziwna. Benjamin mówi, czuję się jak na własnym pogrzebie. Na co rodzice odpowiadają, tak, właściwie to jest twój pogrzeb. Benjamin został zaproszony na pogrzebową kawę i te kwiaty przypominały kwiaty z pogrzebów. Zjadł ciasto i zaczął płakać. Mamo, tato, ja nie jestem zły, na co matka odpowiada. Wiem, nie jesteś zły, ale cóż, to twój wybór. Później spotyka jednego ze świadków Jehowy, który mówi mu, kochamy cię, ale będziemy udawać, że nie istniejesz. Od tamtej chwili Benjamin nie spotkał już swoich rodziców. To prawdziwa historia. Pisze pan głównie o sytuacji gejów. Czy uważa pan, że sytuacja lesbijek była trudniejsza, czy może po prostu inna? Podstawowa różnica jest taka, że lesbijki nie umierały na AIDS. To mężczyźni są w pierwszej kolejności narażeni na zarażenie wirusem HIV, a szczególnie mężczyźni sypiający z innymi mężczyznami. Lesbijki nie zarażały się w ogóle. Ale nie ocieraj łez bez rękawiczek, to przede wszystkim historia o homoseksualistach i epidemii AIDS, a więc o mężczyznach. Kiedy czytałem Nie ocieraj łez, irytowała mnie momentami jedna rzecz. Zamieścił pan w niej mnóstwo suchych faktów na temat ruchu gejowskiego. Czy umieszczenie ich w powieści było według pana niezbędne? Tak. Przede wszystkim dlatego, że musimy znać naszą historię i nie powinniśmy o niej zapominać. Tym bardziej, że sprawy opisane w tej książce są straszne, okropne. Ważne wydało mi się, by pokazać, że one wszystkie są prawdziwe. W przeciwnym razie ludzie powiedzieliby, że przesadzam, że zmyślam, aby stworzyć ciekawą historię. Dlatego ważne było, aby w książce znalazło się dużo faktów. Trochę jak w eseju, żeby nikt nie mógł powiedzieć, że coś takiego się nie wydarzyło. Przypominało to momentami pracę nad książką historyczną. Więc to w pewnym sensie połączenie beletrystyki i literatury faktu? Tak, ale ponieważ jest tam również historia miłosna, której trudno się oprzeć, to aby ją poznać, trzeba przedrzeć się przez część dokumentalną. Dzięki temu czytelnik może się także czegoś nauczyć, a pisze o czymś, czego należy się uczyć, bo to również część twojej historii. Czy łatwo być homoseksualistą we współczesnej Szwecji, czy też istnieją wciąż uprzedzenia? Oczywiście, że istnieją uprzedzenia. Młodzi homoseksualiści popełniają samobójstwo 4 razy częściej niż ich heteroseksualni koledzy. Ale dziś jest im znacznie prościej. Kiedy w 1986 roku poznałem Marka, czuliśmy się trochę tak, jakbyśmy żyli zamknięci w jakimś pudełku. Uważano, że jesteśmy samotni i nie możemy brać ślubu. Powiedziałem sobie wówczas, że nie jestem wcale samotny i żyję z tym człowiekiem. Co spotkało się z takimi reakcjami? Że przecież niemożliwe jest życie z drugim mężczyzną. 28 lat później żyjemy ze sobą w zalegalizowanym związku małżeńskim. I to jest wspaniałe, ale trzeba pamiętać, że zawdzięczamy to walce, ruchowi politycznemu. Odwadze, by wystąpić i powiedzieć, taki właśnie jestem. Zawdzięczamy to publicznym wystąpieniom, otwartemu akceptowaniu każdego, kto ma odmienną orientację seksualną. Ale nie byłoby tych zmian, gdybyśmy nie byli tak dzielni.
Dziękuję bardzo. Dziękuję.